Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Rafał Bochenek, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie rzeczniku, witam. Witam, panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy. Z panem rzecznikiem łączymy się z Sejmu za chwilę, za kilka minut, kilkanaście w zasadzie głosowania ruszą. Panie rzeczniku, po co był ten wczorajszy szturm na Sejm panów Kamińskiego i Wąsika z udziałem kilkudziesięciu posłów Prawa i Sprawiedliwości? Chcieliście zepchnąć Straż Marszałkowską, pokazać, że jesteście silniejsi od Straży Marszałkowskiej? Ale panie redaktorze, żadnego szturmu nie było. Wczoraj rzeczywiście sytuacja była bardzo napięta. Zresztą żadnego planu wejścia na teren Sejmu nie było. Nie było planu wejścia na teren Sejmu? Naprawdę? Nie było planu wejścia na teren Sejmu? Panie redaktorze, Polska wiedziała, że to był plan wejścia na teren Sejmu. Wczoraj w tym całym zamieszaniu wiele osób też przypadkowych się do tego zamieszania oczywiście przyłączyło i wywiązała się pewna niepotrzebna rzeczywiście przepychanka. Natomiast nam absolutnie nie zależało na tym, aby w jakikolwiek sposób szturmować, jak to wielokrotnie pan Hołownia opowiada, niczym szturmować Sejmu, niczym Kapitolu, tak jak to bardzo często porównuje pan marszałek Hołownia. Chodziło tylko i wyłącznie o to, aby umożliwić legalne wejście posłów Kamińskiego i Wąsika na teren Sejmu. Mieli przy sobie stosowną dokumentację, stosowne orzeczenia Sądu Najwyższego, które powinny być respektowane. Gdyby Straż Marszałkowska, gdyby służby podległe panu Hołowni działały zgodnie z prawem i respektowały orzeczenia sądów, w tym Sądu Najwyższego, nie byłoby w ogóle tej całej sytuacji, bo panowie mogliby legalnie, spokojnie wejść na teren Sejmu i wziąć udział w głosowaniu, do czego mają nie tylko prawo, ale przede wszystkim mają obowiązek realizować zadania poselskie. Panie rzeczniku, panie pośle, no, tylko mam pewien problem, bo rozjeżdża mi się trochę rzeczywistość. To, co wczoraj obserwowałem, nie było mi na miejscu, co prawda, ale widziałem w przekazach telewizyjnych, internetowych. Rozjeżdża mi się trochę z tym, co pan mówi. Nie było szturmu, nie było próby wejścia do Sejmu. No bo przecież przepychaliście się ze Strażą Marszałkowską. No to wszystko się działo. Panie redaktorze, no w tym całym zamieszaniu rzeczywiście uczestniczyło wiele osób, również postronnych, także prowokatorów w kominiarkach. Nie wiem, czy to byli jacyś przedstawiciele służb nasłani. Prowokatorzy w kominiarkach byli prowokatorzy w kominiarkach. Sam takie osoby widziałem, które przepychały naszych parlamentarzystów w różne dziwne kierunki. Po to chyba, żeby tylko rzeczywiście stworzyć jakieś wrażenie dodatkowego zamieszania. No ale to też pokazuje jakiś obraz tej rzekomej uśmiechniętej, panie redaktorze, Polski. Ale panie rzeczniku, czy są na jakimś zdjęciu albo nagraniu w kominiarkach? Agresja, chaos i brutalizm. Proszę, panie redaktorze. Czy są uwiecznieni na jakimkolwiek nagraniu? Ci ludzie w kominiarkach, ci prowokatorzy? Tak, nagraniu, na zdjęciu? Byli, można było ich zobaczyć na wielu materiałach. Ja widziałem ich na miejscu, że takie osoby były. Nikt się nie legitymował wtedy, kiedy podchodził do parlamentarzystów czy do osób, które stały w tym tłumie, tylko te osoby aktywnie uczestniczyły w różnego rodzaju właśnie przepychankach, siłowym właśnie przesuwaniu tego tłumu. Ale panie redaktorze, zostawmy to. To już się wczoraj wydarzyło i to jak najgorzej świadczy o tym, jak zarządzane dzisiaj jest państwo, bo tutaj nie chodzi już tylko i wyłącznie o to, czy pan poseł Wąsik, pan Kamiński zostali wpuszczeni, bo nie zostali, to jest jawne łamanie i pogwałcenie prawa, ale tutaj ta dyskusja powinna nas prowadzić do takiego momentu, kiedy powinniśmy się w ogóle zastanowić, czy Polska dalej jest krajem demokratycznym, czy w Polsce obowiązują jakiekolwiek zasady i reguły gry demokratycznej, czy jest praworządność, bo w świetle tego, co się wczoraj wydarzyło i tego bezprawnego uniemożliwienia posłom wejścia, okazuje się, że nie. Dzisiaj przepisy ustaw, orzeczenia sądów nie obowiązują w Polsce i to, co wczoraj spotkało posłów Kamińskiego i Wąsika, może spotkać również poszczególnych obywateli w ich codziennym życiu, wtedy, kiedy będą mieli kontakty z władzą, z urzędami, z administracją rządową. W ten sposób również mogą być potraktowani. Rozumiem, że takie jest państwa stanowisko, ale pozwolę sobie jeszcze o parę konkretów dopytać. Bo prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił wczoraj, że ma pismo od Straży Marszałkowskiej, które posłuży do rozliczeń. No chodziło, jak rozumiem, o marszałka Sejmu, a tymczasem Centrum Informacyjne Sejmu zdementowało potem te informacje, poinformowało tak. Dementujemy pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje, jakoby komendant Straży Marszałkowskiej przekazał posłowi Jarosławowi Kaczyńskiemu jakiekolwiek pismo. To w końcu jak? Dostał jakieś pismo prezes Kaczyński? Nie dostał tego pisma? O jakich rozliczeniach mówił?
Tak, mamy notatkę, z której jasno wynika, że w ogóle Straż Marszałkowska działa na polecenie marszałka Hołowni, polecenie w świetle obowiązujących przepisów prawa jest, jak się okazuje, poleceniem nielegalnym, ponieważ uniemożliwia wejście na salę obrad legalnie wybranym parlamentarzystom. Czyli to jest jakiś dokument z podpisem marszałka Sejmu, zakazujący wstępu na teren Sejmu? Nie, to jest dokument, który wczoraj się udało podczas spotkania z przedstawicielami Straży Marszałkowskiej uzyskać, notatka odręczna napisana przez przedstawicieli tych służb, z której jasno wynika, że działają na polecenie marszałka Hołownia. I to na skutek właśnie tej notatki można jednoznacznie stwierdzić, iż te wszelkie działania nielegalne obciążają bezpośrednio pana marszałka Hołownię, będą stanowiły później również pewną podstawę, bazę dowodową, w oparciu o którą będzie można również ścigać pana marszałka i pociągnąć go w przyszłości do odpowiedzialności prawnokarnej. A czyja to jest notatka, panie pośle, panie rzeczniku? Czy to jest notatka komendanta Straży Marszałkowskiej, czy po prostu któregoś Przedstawicieli Straży Marszałkowskiej. Mhm. Czyli nie jest to dokument, pismo oficjalne, tylko jest to, jak rozumiem, notatka. Strażnik sobie napisał to, co ma straż robić. Tak, z której wynika, że działają na polecenie pana Hołowni. Zresztą ja miałem wczoraj takie poczucie, nie wiem, czy w ogóle jakiś twardy dowód, panie rzeczniku, całego tego zdarzenia, panie redaktorze, pod Sejmem. Wczoraj miałem takie poczucie i wrażenie, że ci strażnicy ze Straży Marszałkowskiej czują taki wielki dyskomfort, że muszą w ten sposób reagować, że są zmuszani tak naprawdę i są pod naciskiem i presją władz politycznych Sejmu, pana Hołowni. Ci panowie wprost mówili, że rzeczywiście są w trudnej sytuacji sami oni osobiście. W rozmowach gdzieś tam z boku z nimi rozmawialiśmy i pytaliśmy, dlaczego tak to się odbywa. I no, mówią, że niestety, ale jest gigantyczny nacisk polityczny, aby w ten sposób postępować w tej sprawie. No mam wrażenie, panie pośle, że nie pomogliście im w tej trudnej sytuacji. No widziałem takie nagrania chociażby z udziałem posła Macierewicza, który no, groził rozliczeniami strażnikom marszałkowskim. No tak trochę jakby nie licuje to z hasłem murem za polskim mundurem, którego tak używaliście w ostatnich latach często. No strażnicy mieli swoje rozkazy do wykonania, to nie ich wina, czy się ktoś z nimi zgadza, czy nie już, prawda? Chyba, panie rzeczniku, to chyba nie było. Panie redaktorze, no my to rozumiemy i dlatego tak ważna była ta notatka, dokument, który uzyskaliśmy, z którego jasno wynika, że realizowali polecenia i rozkazy płynące z samej góry z gabinetu marszałka Hołowni. Dlatego ten dokument jest tak istotny w kontekście przyszłych działań, które będą zmierzały do pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które uniemożliwiły legalnie wybranym posłom wzięcie udziału w obrad. No czegoś takiego demokratyczny świat nie widział. To nie są standardy na pewno europejskie. Bardziej zbliżają nas tego typu działania na wschód od naszych granic. Panie rzeczniku, o Centralny Port Komunikacyjny chciałem jeszcze zapytać, bo coraz można odnieść wrażenie, bardziej gorąca jest dyskusja wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego. Część polityków rządzącej koalicji jest przeciwna tej inwestycji, ale część, szczególnie w szeregach lewicy, jak najbardziej popiera to rozwiązanie. Czy Prawo i Sprawiedliwość jakieś działania podejmie, rozmowy z rządem w tej sprawie? Macie jakieś pomysły, plany, żeby wywrzeć presję na kontynuowanie budowy CPK? Ale panie redaktorze, to znaczy, sprawa Centralnego Portu Komunikacyjnego powinna być sprawą bezdyskusyjną i powinna być realizowana ponad podziałami politycznymi. To jest w interesie Polski, to jest w interesie nas wszystkich, aby taki właśnie port komunikacyjny powstał, bo Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko lotnisko pomiędzy Łodzią a Warszawą, ale również sieć dróg, sieć kolejowa rozwinięta, to jest gigantyczny skok rozwojowy dla całego kraju. To również pytam o te polityczne działania związane z CPK. Militarne. Jeżeli chodzi o działania, które podejmujemy, to było ostatnio chociażby ze współpracy państwowej. Nieustannie w tej sprawie odbywają się konferencje prasowe. Apelujemy do władz, do rządu, do ministrów właściwych, którzy tą sprawą się zajmują, aby realizować, aby kontynuować ten projekt, bo jakiekolwiek odłożenie czy podważenie dotychczasowych decyzji, które w tej sprawie zapadły, spowodują, że ten projekt zostanie zaniechany na lata, a to jest gigantyczna szansa rozwojowa. Ja wiem, że politycznie Donaldowi Tuskowi to się nie opłaca, bo ten projekt nie jest po nosie Niemcom, bo rzeczywiście Centralny Port Komunikacyjny może być gigantyczną konkurencją dla
portu w Berlinie i będzie konkurencyjny dla portu w Berlinie, który swoje moce przerobowe już właściwie ma w piku i już nie ma za bardzo jakichkolwiek większych szans rozwojowych, aby to lotnisko swoją przepustowość zwiększyło. W związku z tym centralny port komunikacyjny jest rzeczywiście zagrożeniem dla Niemców i ten ruch nie tylko pasażerski, ale również towarowy może się przenieść do naszego kraju. A to się z tym wiąże? Już dochody związane z tego typu ruchem z tytułu podatków, opłat celnych trafią do budżetu państwa polskiego i to Polacy będą mogli z tego korzystać. Szacuje się, że projekt CPK może w wyniku tych opłat i wpływów do budżetu zwrócić się w ciągu 10-12 lat. To tak krótko jeszcze przed końcem radiowej części sedna sprawy zapytam. Panie rzeczniku, wierzy pan w to, co mówi, jeżeli chodzi o Donalda Tuska i te niemieckie interesy? Pan wierzy, że polskiemu premierowi bardziej zależy na interesach niemieckiego rynku lotniczego niż polskiego? Czy to taka publicystyka tylko i sam pan zdaje sobie sprawę, że ten atak z rzeczywistością ma niewiele wspólnego? Czy myśli pan, że naprawdę premier realizuje niemieckie interesy, a nie polskie? Nie, panie redaktorze, no mnie dziwi ten atak pana Tuska na projekt CPK, bo to jest projekt strategiczny. Dzisiaj widzimy to wielkie społeczne wzmożenie i poruszenie i oburzenie de facto, bym powiedział, jeżeli chodzi o działania pana Tuska. Na razie robią sam audyt. Fakt, na razie robią pana audyt, Laska, no, żadnego audytu nie robią. To się właśnie okazało wczoraj w związku z publikacją jednego z portali, dokładnie kanału Zero. Okazało się, że żadnego audytu nie ma przeprowadzonego przez profesjonalną firmę audytorską. To jest jakiś zespół powołany przy panu Lasku, który jest przeciwnikiem tego projektu od zarania, można powiedzieć, dziejów. Od wielu, wielu lat, od wielu miesięcy krytykuje ten projekt. To pokazuje, jakie jest rzeczywiste nastawienie rządu do tej inwestycji. Jeżeli na czele tego projektu, czy pełnomocnikiem do realizacji tego projektu jest człowiek, który był zdefiniowanym z zasady przeciwnikiem jej realizacji, to można się domyślać, jakie będą dalsze kroki. Rafał Bochenek. Będą podejmowali różnego rodzaju działania, które mają ograniczyć finansowanie, które mają opóźnić tę inwestycję. Również sam fakt, panie redaktorze, zakończymy radiową część naszej rozmowy. Za chwilkę jeszcze decyzja lokalizacyjna, która powinna być wydana przez wojewodę mazowieckiego już dawno, do tej pory nie jest wydana. W związku z tym to jest celowe opóźnienie tego projektu. Próba radiową część na sprawy musimy zakończyć. Za chwilę internetowa dogrywka. Krótka już bardzo. Pan rzecznik pędzi na głosowania. Słuchaczom Radia Plus życzymy udanego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Rafał Bochenek cały czas jest z nami. Panie rzeczniku, pytanie teraz o listę Pegasusa, tak zwaną, która ma krążyć wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj portal Gazeta.pl piórem Jacka Gądka o tej sprawie właśnie pisała. Chodzi o polityków Prawa i Sprawiedliwości, mających być inwigilowanymi przez służby za waszych rządów, za pomocą tego właśnie narzędzia. Krąży lista Pegasusa? Panie redaktorze, to jest taka próba rozegrania naszego ugrupowania i wbicia szpili pomiędzy nas, podziału naszego środowiska politycznego poprzez wypuszczanie tego typu fake newsów. Jeżeli służby wobec kogokolwiek stosowały działania operacyjne, w tym również Pegasusa czy jakiekolwiek inne oprogramowanie, to tego typu działania musiały być zaakceptowane przez sąd i musiały być do tego odpowiednie podstawy prawne i okoliczności. Jeżeli były ku temu odpowiednie okoliczności, podstawy, przesłanki, aby takie działania podejmować wobec również i naszych polityków, czy naszych jakichś działaczy, w związku chociażby z jakimiś działaniami przestępnymi i tak dalej, no to wówczas widocznie takie służby mogły wystąpić z wnioskiem do sądu i sąd na takiej podstawie wyrażał zgodę. Natomiast wrzucanie do obiegu publicznego nazwisk jednego czy drugiego polityka i próba sugerowania, że na pewno on tak był podsłuchiwany i to czołowi politycy z Prawa i Sprawiedliwości po to tylko, żeby w jakiś sposób wbić klina w nasze środowisko polityczne, właśnie służy tylko i wyłącznie właściwie timing również wypuszczenia tej informacji służył przede wszystkim również podważeniu wiarygodności posłów Kamińskiego i Wąsika w związku z zaplanowanym przez nich wejściem do Sejmu. To jeszcze jedna sprawa, panie rzeczniku, na koniec. Mieliście w styczniu przeprowadzić konwencję zjednoczeniową obejmującą jakieś inne prawicowe środowiska poza Prawem i Sprawiedliwością. Nic takiego się nie wydarzyło. Nikt nie chce się jednoczyć z PiS-em?
Nie, bardzo dużo jest ugrupowań patriotycznych, ugrupowań, które są oburzone tym, na przykład, co się dzieje w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w sferze polityki europejskiej, i które chcą wziąć udział w kongresie, który jest przygotowywany. Takie wydarzenie rzeczywiście będzie, ono jest zaplanowane w pierwszej części tego roku. Myślę, że w najbliższych tygodniach pojawi się już informacja o konkretnej dacie i miejscu tego spotkania. Trwają prace koncepcyjne, programowe nad tym wydarzeniem, także to nie jest tak, że tego projektu nie będzie, tego wydarzenia nie będzie. Tak, będzie taki kongres, on odbędzie się... Otwarcie kampanii samorządowej? Otwarcie kampanii samorządowej to będzie, panie rzecznik? No właśnie, jakby tutaj też jest timing i czas, harmonogram jest niezwykle istotny. Mamy kampanię samorządową, więc mnóstwo obowiązków i działań naszych polityków związanych z pracą w terenie, ponieważ część z nich będzie startowała również w wyborach samorządowych i dlatego chcielibyśmy się odpowiednio wpasować też czasowo, żeby w sposób optymalny zaplanować miejsce i moment tego ważnego wydarzenia. Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, był dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Dobrego dziękuję dnia bardzo panu rzecznikowi i panu posłowi. Dziękuję. Życzę. Państwu dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękuję wzajemnie. Do widzenia. Radio Plus. Sedno Sprawy.